cywilizację porządku z godności. W zasadzie jedyną, o której wspominał profesor Koneczny, jest cywilizacja łacińska. Przez Konecznego traktowana jako najwyższe stadium rozwoju cywilizacyjnego. W tym przypadku, który tutaj ja prezentuję, jest to w zasadzie odpowiada to porządkowi zgodności. Na pewno chrześcijański personalizm odgrywa tutaj istotną rolę. Personalizm oznacza możliwość bezpośredniego kontaktu na zewnątrz, czyli w tym wypadku, o ile chodzi o rozważania religijne, oznacza możliwość bezpośredniego zwracania się do Boga, bezpośredniego kontaktu z Bogiem, modlitwy kierowanej bezpośrednio, bez pośredników. I na ten element już wcześniej zwracałem uwagę, a teraz chcę go tylko powtórzyć. I tutaj istnieje też istotny dla mnie konflikt, ponieważ z jednej strony Koneczny cywilizację łacińską wiązał z personalizmem, ale z drugiej strony wiązał go z Kościołem katolickim. Uważał, że religia katolicka jest najbardziej i najdoskonalej związana z cywilizacją łacińską. I tymczasem istnieje konflikt zdecydowany między podejściem takim cywilizacyjnym w sprawach religijnych, a mianowicie są słowa świętego Pawła mówiące, że wszelka władza od Boga pochodzi i to jest podstawą w znacznej mierze hierarchiczności. Także katechizm Kościoła katolickiego mówi, że jedynym pośrednikiem jest Chrystus. To jest chyba 1400, 46 artykuł. Ale już następny artykuł katechizmu mówi, że pośrednikami tak częściowo jest również cały kler katolicki. Czyli nawiązuje do tego pośrednictwa wynikającego z systemu hierarchicznego. A jednocześnie mamy słowa Chrystusa. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał stać się pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać życie na okup za wielu. W związku z tym, według mnie istnieje dosyć silna dysfunkcja tych dwóch podejść. Niemniej jednak zwracam na to uwagę, ale zwracam też uwagę na ten personalizm chrześcijański jako podstawę cywilizacji łacińskiej jako takiej. Drugi z wymienianych czynników, bo mówi się, że personalizm chrześcijański leży u podstaw cywilizacji łacińskiej, prawo rzymskie i logika grecka. O ile chodzi o prawo rzymskie, tu chodzi o jedną sprawę, że jednakowo traktowano w Rzymie wszystkich, niezależnie od ich statusu, czyli równość traktowania w sensie prawnym. O ile chodzi natomiast o logikę grecką, to tak jak tutaj wspominałem, w przypadku judaizmu zjawisko jest opisywane i rozumiane ma być zgodnie z wolą interpretatora, czyli tego, który jest wyżej w hierarchii. Natomiast w przypadku greckim, a Grecy są jedną z pierwszych fal migracyjnych Ariów, czyli ludzi honoru, do tego wrócę też za chwilę, tworzono system demokratyczny taki, że dane zjawisko musiało być tak wyjaśnione, ażeby było jasne i zrozumiałe dla wszystkich członków społeczności. To jest tych pierwszych demokracji. I to jest baza tworzenia logiki greckiej. Co jeszcze można powiedzieć o cywilizacji łacińskiej? No, piękna idea. Jedyną jej wadą jest to, że właściwie cywilizacja łacińska nigdy i nigdzie nie była w pełni zrealizowana. Jeśli zaś już mówić o cywilizacji porządku z godności, to najbardziej i w zasadzie jedyną formą realizacyjną była cywilizacja polska.
I to też należy jasno i jednoznacznie powiedzieć. My tworzyliśmy w Polsce jako jedyni na świecie w zasadzie cywilizację porządku z godnością.